Miniony weekend był to czas wzmożonej pracy ostródzkich funkcjonariuszy. W miniony piątek policjanci przeprowadzili działania pod nazwą Bezpieczne Miasto i Gmina Ostróda. Działania te ukierunkowane były na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz na zapewnieniu ładu i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Ostróda. W trakcie prowadzonych działań policjanci skontrolowali blisko 150 pojazdów. W 36 przypadkach kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi za popełnione wykroczenia. W dwóch przypadkach policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdów za ich zły stan techniczny. Wraz z nadejściem letniej pogody służby rozpoczęli również ostródcy wodniacy. Policjanci kontrolowali m.in. placówki, w których możemy wypożyczyć sprzęt pływający, kontrolując jego stan techniczny oraz wyposażenie tych placówek. W miniony weekend funkcjonariusze zabezpieczali również regaty odbywające się w naszym mieście.